Jesienią zacznie w Tczewie działać Komitet Rewitalizacji. Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania jego składu oraz zasad działania. Całość ma stanowić forum współpracy i dialogu zainteresowanych z organami miasta oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji. Cały proces rewitalizacji ma bardzo silny związek, jest oparty o partycypację społeczną, czyli udział mieszkańców, ich włączanie się do decyzyjności, opiniowania zagospodarowania terenu. W związku z tym komitet jest wyrazem właśnie tej współpracy z mieszkańcami i z instytucjami. Komitet, który z jednej strony jest obowiązkowym ciałem wynikającym z zasad ustawy o rewitalizacji i w momencie, kiedy mamy program rewitalizacji, mamy obowiązek powołać komitet rewitalizacji. Z drugiej strony jest to faktycznie pewna instytucja, ciało, które łączy te wszystkie opinie i pozwala na integrowanie środowisk i współpracę w zakresie rewitalizacji. To też w tym, że w komitecie zasiądą osoby i przedstawiciele urzędu i urzędników instytucji gminy miejskiej, ale także mieszkańcy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Regulamin, który został uchwalony przez radnych w czerwcu na sesji czerwcowej, on podaje dokładnie strukturę, jak ma wyglądać Komitet Rewitalizacji i tam jest taka próba stworzenia pewnej reprezentatywności tego terenu, który u nas jest poddany rewitalizacji, czyli Stare Miasto i Zatorze. No i będziemy prosić o zgłaszanie się, ponieważ tutaj duży udział też i mieszkańców, i ich woli, i chęć udziału w tym komitecie jest istotny. Będziemy prosić już po wakacjach o zgłaszanie się do udziału w komitecie. Kadencja komitetu potrwa 3 lata. W jego pracach mogą też brać udział eksperci w dziedzinie rewitalizacji oraz inne zaproszone osoby, które będą uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym bez prawa do głosowania. Komitet będzie mógł powoływać grupy robocze zajmujące się zarówno konkretnymi podobszarami rewitalizacji, jak i określonymi zagadnieniami tematycznymi.